With our backs to the wall, darkness will fall. We never cross now, we could lose it all. Ready, aim, fire, ready, aim, fire. An empire's falling just one day. Cześć, jestem Kasia Lucia i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku trzeciego sezonu The Walking Dead pod nazwą The New Frontier, A New Frontier, jakoś tak. W każdym razie to jest już trzeci sezon i teraz zastanawiacie się pewnie, gdzie jest Michonne, gdzie są następne odcinki właśnie z DLC drugiego sezonu Michonne. No i kochani, miałam ogromny problem z właśnie tym dodatkiem, ponieważ drugi odcinek był bez polskiego tłumaczenia, bez spolszczenia. Miałam go zainstalowany, odinstalowałam grę, próbowałam jakoś na nowo te spolszczenie, no i starałam się, nie wyszło, nie da się. Mam pierwszy odcinek po polsku, drugi i chyba kolejny też po angielsku i nie wiedziałam, czy to nagrywać, czy nie nagrywać. Poza tym bardzo mi się nie podobało po tym pierwszym odcinku ten DLC. Naprawdę ogromnej chęci nie miałam, żeby to nagrać. W ogóle żadnej chęci nie miałam, żeby to nagrywać. No i nie wiem, myślę, że jeżeli będziecie chcieli, to może na jakimś streamie, gdzieś tam na live'ie sobie zrobimy te DLC i tyle. No ale myślę, że zaczniemy już sobie ten trzeci wyczekiwany sezon. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał, mam nadzieję, że mi będzie się podobał. Nie mam pojęcia, co nas tutaj czeka, także myślę, że zaczynamy i mam nadzieję, że z tym sezonem nie będzie żadnych problemów, to znaczy z tym spolszczeniem. Dostosuj jasność, by logo było widoczne. Zróbmy sobie może najjaśniejsze, bo zazwyczaj jak się nagrywa, to wszystko jest takie ciemne. Więc myślę, że tutaj najjaśniejszy będzie jak najlepszy dla Was do oglądania. No to standardowo, jasne, jasne. Tam wcześniej miałam też, żeby wybrać eksport zapisów z poprzednich sezonów, więc to wybrałam. Zobaczymy, czy to będzie miało jakiś wpływ. Mam nadzieję, że dalej będziemy Clementine, albo nie wiem, przynajmniej kimś znajomym. Hey. No siema. It's time. Get over here. All right, I'll start packing up. Now, Javi, you need to hurry. Look, I'm not giving you shit, okay? I'm just... You weren't here when Dad was sick, okay? I get it, but you need to fucking be here when he goes. Co za gość? All right, I'm still on my way. Kim ty kurde jesteś? Dajcie znać też, czy napisy są nie za małe, bo wybrałam te najmniejsze, a mogę dać jeszcze David, większe, więc jak coś, to mówcie. Hey, David, I had to leave my car. It's traffic, it's backed up for miles. He's dead. No, I tried. You're a piece of shit. You know that? Mhm. One time. Just the one goddamn time that you needed to be here. I tried. Please, I tried. Kurde, nie wiem, kim jest gość. You tried. You fucking tried? Jezu, co oni nas tak biją? Kim my jesteśmy? Co my zrobiliśmy? Everyone's here. They've been here for days. And where the fuck were you? Jezu. We're there, all around him. People who love him, all around him. And he's scared. I'm seeing the panic in his eyes and he's searching the room. Dónde está Javier? Dónde está mi hijo? Jesteś w Hiszpanii. I'm there, right beside him, holding his hand, like a good son. And he doesn't even see me. He doesn't even see me because he's looking for you. You don't think there's a million places we'd rather be? You don't think we all had to make sacrifices? I'm sorry, okay? David, Jesus! Sorry isn't bringing him back. You selfish fuck. Uncle Javi? O Jezu, jakiś dzieciaczek zobaczył. Why are you fighting? I could hear you from inside. Don't worry, Gabe. Aha. We're just horsing around. Just a joke between brothers, you know? Yeah. Your uncle doesn't know how to take anything seriously. Go inside, mijo. We'll be in a minute. Go on. It's okay. Inside. A mijo to nie znaczy kochanie, czy coś takiego? Po hiszpańsku? W ogóle jak animacje. Znaczy animacje. Grafika taka, nie? Lepsza o wiele niż w poprzednich sezonach. Tylko mają oczywiście te rysunkowe kreski i tak dalej, nie? Call someone. Pick up the body.
Yeah. I love you, little brother. O kurde. You know that, right? Się wkurzył. With everything going on. I know. Dziwna ta rodzinka chyba, coś mi się wydaje. Powaleni. You think I was jealous of you? No, I don't think anything. Well, I was. For a long time. You've lost more than I'll ever have. But maybe something good can come out of all this. 'Cause we need you here. It's time to grow up. You can't run from this. Not anymore. Jesteśmy takim dobrym chłopcem, słuchajcie. You're right. I won't even argue. Nie znam gościa i wolę być, wiecie, kulturalnym. I want to believe that. I do. Javi. Kate. Kate. I'm so sorry, Javi. I'm so sorry. Jesteś moją dupą? Let's go inside. Czy siostro? Your mom needs you. Nie, chyba nie siostrą. What happened? Come on. Kaliczna rodzinka, co? Jakie to leże ładne. To matka nasza. Mama. Ojej. Where were you? I tried. I'm so sorry. Ciekawe, gdzie my byliśmy? O co chodzi? He's gone, Micho. He's gone. He's in a better place, mama. Tej, to nie jest jakaś taka początek epidemii, co się cofnęliśmy i oni nie wiedzą, że to są zombiaki i ojciec się zmieni i zabije pół rodziny, ten co zmarł właśnie? No puedo conectarme. Dicen que no hay servicio. Ja uwielbiam hiszpański. Nie umiem, ale uwielbiam. Podoba mi się strasznie sexy język. Tylko nie. You thirsty, baby? You want some juice? Grandpa's cup was empty. You don't have to fill his cup up anymore, baby. Grandpa is sleeping. No, Yaya. People's awake. Mówię, że oni nie wiedzieli. I teraz będzie, że on jest zombiakiem i zabije całą rodzinę. Może tak być? Co myślicie? Dziewczynka zabije. Jezu, dziecko! Nie wchodź! Ale ciary. Co się robi tam? Patrzcie to. Kogoś zabije na 100%, ale kogo? O mój Boże. Rafa, ¿cómo es esto posible? Zabiję tego gościa, nie mogę na to patrzeć. Nie chcę widzieć zabijania. Jezus, Marek się przestraszyła, miałam głośno skawkę. No nie. Szybko, zabierzcie. Kuj jakieś? Nie mogę. Jakie mam głośne, muszę ściszyć sobie. Soy yo, David. Estás en tu casa, cálmate. Él está loco, él atacó a Héctor. Solamente está confundido. Raczej nie. Ugryzł ją w rękę, nie mogę na to patrzeć. Zachłaniam ekran, pierdziele. O, nie ugryzł, dobra. Oh my god! O ja pierdziele. Patrz, wszystkich zagryzie. I'm sorry, papa. Jezus Maria. Co się tu robi w ogóle?
Mówię, że to jest początek. We need to go. We need to get her to the hospital. Let me look at it. Let me look at it. Gabrielle, where's your sister? Keys! Where the fuck are the keys? Take Dad's car. Keys are on the dash. Mama, get the kids. Meet at the hospital. Don't take the highway. It's blocked. Mój Boże. I'll bring the van around. Where's Mari? I don't know. Mija. Mariana! ¿Dónde estás? Mariana, we have to go. Yaya's hurt. Come on, honey, we have to go. Cię przestraszyła. No, no, no! Nie ma czasu. No! No! Joe! It's okay. County General Hospital. I know the way. Ugryziony? Drapnięty? Ugryziony. Drapnięty? Ugryziony? Drapnięty. No, to jesteś trupem. Cała rodzina, kurde. O Jezu, tutaj ekran jak wilku ładowania, patrzę 5 godzin. Obecnie. Aha, to jakieś tam wspominki były, coś takiego, nie? Klementa! Nie, jakiś palant. Miałam nadzieję, że to Klemcia. Nigdy tyle nie widziałam, coś tam, czemu to takie ważne, powinniśmy się zbierać. Ale jak zaraz porobione jej włosy w ogóle. Nie idą na grilla, na ognisko. Her just got there. Just under 4 hours. Come on. We should keep moving while the kids are asleep. Yeah. Kim wy jesteście dla siebie? Czy wy jesteście parą? Czy wy jesteście rodziną? Mnie to bardzo interesuje na przykład. Ja wątków miłosnych szukam. Ten japę stracił chyba. Puszki mają. O, dobrze, patelnia i te sprawy. Tutaj ktoś śpi. I thought it was drifting southwest, but I'm not sure anymore. A to kto? To ten Gabe? Czy jak on tam? Jakiś wyrośnięty. I can't shake the thought of us getting caught in the middle of it. It just keeps coming. It's slow, but that almost makes it worse. Makes it feel like we're in control. We should keep moving. It worked for us so far. As long as we stay supplied, we're fine. Yeah, maybe you're right. The van isn't so bad. We'll figure it out. We always do. Gdzie jest Clementine? Ja się pytam. Hey, I'm gonna sneak a smoke. I can't believe you found weed. Are you kidding? People were probably growing this before they realized they needed food. All right, just, you know, make it quick. I don't want you waking the kids. Relax. Mariana's got headphones on and Gabe is drooling. I think we're in the clear. To ten Gabe, zobaczcie jak podróż, to już kurde minęło sporo czasu. Ile minęło, ja bym chciała wiedzieć na przykład. You want some? A to yeah. Weź. Okay, mi. Sure. We are setting an awesome example. To lecznicze, chcio. Oh, when I found out David had kids, I told him, I am not changing who I am around them. And when he proposed, I reminded him that I'm not exactly stepping on material. Czyli ona jest dupą naszego brata, nie doszło, przyszło, ale my na nią lecimy i ona na nas. Jasne, czaję. I knew he'd try to get me to change. Or at least he'd hope that being around the kids more would change me, you know? If it helps. I think you're doing a fine job. Yeah, it'd really help your case if you weren't waving a joint around while you said that. What? How is this not a ringing endorsement?
I used to talk shit about all those mothers who'd go on about raising their kids being the hardest thing in the world. Gabe's making me start to think they had a point. His mood swings are just... Ale czemu tak mówisz bez sensu? Już on może nie spać, on może to słyszeć. Dlaczego tak mówisz? Już cię nie lubię, ja cię lubiłam przez chwilę. Jesus, obviously. You really shouldn't say things like that. I said it was a joke. Słaby żart. It's all joke. Look, I love these kids, but I could do without Gabe reminding me I'm not his mother whenever he's pissed. Ty jesteś nastolatką, no właśnie. Co za durna baba. Przecież to jest normalne. Oh yeah. The second you start getting boners, the whole world starts to get dark. What are you talking about? It sounds delightful compared to dealing with bloody underwear. Christ. I need to get laid. No to nieźle. On się jak spojrzał. Oczy wywalił tej. Chcesz się gdzieś zatrzymać? Patrz to. I realized that was an awkward transition. Sorry about that. No, I can pull over. It'll take a minute. Wouldn't be worth it for just a minute. O Jezus Maria, się opłakałam ze śmiechu. A wstają dzieci. What's that smell? Pali się butelka. Hey, Mariana, I think we must have hit a skunk or something back there. I already know you guys do drugs. That's a pretty severe way of phrasing it. Leśnica marihuana, co ty chcesz? Don't tell Gabe. He's the one who told me. Ugh. Oh my god. You're even smoking in the car now? All right. Everyone roll the windows down before you all get contact high. We're about to make a supply stop. No, nieźle. Fakt up rodzinka, słuchajcie. Ja muszę telefon sprawdzić, bo czekam na... Telefon sprawdzić, bo czekam na ważny telefon. No, dokładnie. Mam nadzieję, że nic się nie dzieje. Dzieje się. Już mi tak niewygodnie, słuchajcie. Ile to trwa? Tak krótko, a mi już tyłek odpada. Taki fotel mam ostatnio niewygodny. Znaczy cały czas ten sam, ale już po prostu... Tyłek mnie od niego boli. Tam benzyna jakaś była nawet. You want a moment alone, Mari? I'm praying I find a candy bar. To dobra modlitwa. What do we actually need? A candy bar. Need, Mariana, not want. Pretty much everything. If it looks useful, let's use it. All right. Well, let's start with some gas and move up from there. Zombiol! O Jezu, coś masz w szyi, kobito. Nie, to w twarzy. Najohydniejsza na świecie jesteś. Patrz to. Co tak żyjesz dużo razy? Jakie efekty! Z mózgu tryska krew. Hey, where are you going? Okay, that's cool. Czyli z całej bandy przeżyli tylko oni we czwórkę, najgorzej. Tam cała rodzina była. It never ends with him. I hate when they fight like that. I really hate it. It's like all Gabe wants to do is argue. Doesn't matter what it's about. Hey, I know, that's what families do. They fight, they make up, and they fight all over again. At least you have your headphones. Yeah, but... The batteries have been dead for a couple of weeks. I mostly wear them to fool you guys. It's easier to stay out of it that way. you sneaky little... That's smart. Co dokończyłam w myślach, słuchajcie. He needs to find some dinner.
In a junkyard. You never know. These past 4 years, people have been hoarding all kinds of shit in all kinds of places. Oh, and Mari, if there's any trouble, you'd find one of these cars. Yeah? Lock yourself in and don't come out. Not even once it's quiet. And wait as long as you can. Okay. Good girl. Aha, no to fajnie, to sobie możemy połazić. Tu. Spójrz na... Ale w ogóle fajnie, podoba mi się. Tutaj wszystko ładnie wygląda. Rozbite okno. Na wszystko musimy patrzeć chyba, co? Most of the dashboard is torn out, seats are gone. This thing's dead. Dobra, chodźcie w tą stronę. Beczki, a tam jest ta Mari. Spójrzmy na beczki. Puste są? Waste oil. No use to us. Samochód jakiś stary, jakąś benzynę odciągnąć z niego, może by się dało czy coś. Nie da się do niego wejść nawet, no to trudno. O, sprawdźmy teraz. Jakiś brudny dość. Okay. Now I'm sorry I did that. Czekaj. Odciągnij paliwo. O, patrzcie się, da. My radę. Jakiś zombialuś. Fujka. No, odciągnij to paliwo. O kurde, ja muszę w tym uczestniczyć, na serio? Ach, not much. But every bit helps. Może jeszcze z jakiegoś się da. Spójrz na zbiornik. A z czym to zbiornik? Coś łatwopalnego. That can hold a lot of gas. Could be really handy if we stayed for a while. Okej. Okay. To był samochód. O, ten tutaj. Nie da się nic z nim zrobić? Nie da się. Tam też się nie da. Tu też się nie da. Odciągnij paliwo. Drugi samochód tam obok stoi. No tak. Chodźmy. Już te chodzenie jest lepsze niż w poprzednich sezonach. Troszeczkę, ale i tak obracają się dziwnie. O, ten siedzi tam na górze. Come to papa. O, trochę więcej. O, jeden. Chlust. Barely anything. I'll need to find more. Co to jest? Estas opon. W jakieś drabinki. Zaraz pójdziemy wszędzie. Ale podciągajmy te paliwo właśnie najpierw. To jakiś zombiak będzie gdzieś. Jak to ciężarówka, to może większy bak, wiecie. Więcej będzie. Bingo. No to nieźle. Dobra, pogadajmy z tym tutaj, co siedzi, agentem specjalnym, nastolatkiem. What's going on in there, buddy? I'm in a bad mood, okay? I want it to go away, but it won't. I just wish we weren't always on the road. I like being with other people. Just we're in that car for so damn long. The AC hasn't worked in ages. And then it ain't my last damn tape. And then we'll get sick of other people instead of each other. I don't know. Maybe just leave me alone. Okay. But if you want to talk later, I'm around. Nastolatki tam niech sobie żyje jak chce. Dobra, idziemy dalej. Co to jakiś zbiornik? Jakiś pusty pewnie. Some sort of fuel tank.
O, co to jest? Gruz? Wywrotka? Nothing up there but garbage. Jezu, naprawdę nigdzie nic nie ma? Wszędzie tylko będzie mówił, że tu nic nie ma? Tires, paint cans, old newspaper. To po co ja mogę tu patrzeć? Po co są te możliwości? Junk. Nie podoba mi się, tak? Idziemy dalej. Wejdę na drabinę, jakiś zombiak mi tam pewnie będzie, wiecie, atakował. Spójrz na... śmieci, opony i te sprawy, tak? Too risky to search up there. Doesn't look stable. Dobra, idziemy na górę. Looks like there's more to see up here. Any luck? Some. But not enough. Gabe? Hey, Gabe. Junja. Let's go take a look over there. Gabe, stay close to Hobbs. Jak dziewczynka? Got it? Oh, all right. Okej, kochani, słuchajcie, myślę, że na tym możemy kończyć. Taki troszeczkę krótszy odcinek nam wyszedł, ale to jest pierwszy i w ogóle chciałabym znać wasze zdanie odnośnie tego, czy właśnie z tą Miszą dać sobie na razie spokój i tak dalej, czy starać się, no nie wiem, naprawić, chociaż no nie da się tego naprawić, słuchajcie, nie ma tego spolszczenia. Szukałam jakiejś nowszej wersji, myślałam, że może jest po prostu za stare, ale nic nie mogę znaleźć, także nie wiem, jak macie jakiekolwiek wskazówki, dlaczego w Miszą nie ma po polsku drugiego odcinka, to dawaj znać. No i to tyle. Zapraszam Was już niebawem na następny odcinek trzeciego sezonu. Trzymajcie się ciepło i do następnego.